Wow, jaka burza! Ale grzmi, ale wieje. No zobaczymy, czy będzie działać internet, bo te internety to mają do siebie te Vodafony, że wysiadają w takich fajnych sytuacjach. Zobaczymy. Dzień dobry. Jesteś ta, czy nie jesteś ta tam? Przyszli, czy nie przyszli? Przyszli, czy już poszli? Czy już cierpliwość stracili? Cześć, witam was wszystkich, słuchajcie, na nowym live'ie. Cotygodniowe spotkanie. Już od razu widzę pewien komentarz, który muszę skomentować tak na rozgrzewkę, zanim tam inni ktoś tam doskoczą. Już sekundkę. O! Gaga, coś tak ci powiem, tak między nami, jaskiniowcami, najsamprzód, na samym początku. Tym bardziej, że no ja bardzo wiele takich rzeczy staram się tłumaczyć u mnie tutaj na kanale. No, ale dużo staje się jasne, na przykład podczas warsztatów, które prowadzę i które właśnie następną turę niedługo, lada moment, dosłownie lada dzień ogłoszę następną turę warsztatów jasnowidzenia i intuicji. Właśnie jestem na etapie dostawania, wiecie co, nagrań wideo od uczestników, którzy są bardzo zadowoleni. No dobrze, przejdźmy do tego tutaj, nic na temat trzęsienia ziemi w Nowym Jorku. Słuchaj, Gaga. Jakby ci to powiedzieć, niektórym ludziom, wiesz, wydaje się, że jasnowidz to wie wszystko. Więc wróćmy tutaj może do takiego hasła pod tytułem jasnowidz, a nie wszystkowidz. Dobrze? Wyobraź sobie na przykład, że ludzie tam czasami myślą, że och, jasnowidz to wie tamto, siamto, owamto i tym podobne rzeczy. Nie biorą jednej rzeczy takie pod uwagę. Jak jesteś matematykiem na przykład. To była moja córka, w razie czego nie przeszkadzajmy sobie, tak? Jesteś matematykiem, dajmy na to. No to teraz pytanie. Czy wszystko przeliczasz i wszystko obliczasz matematycznie, co robisz w życiu? Każdą sytuację, czy obliczasz każdy piksel na ekranie telewizora i każdy gigabajt i megabajt przekazany przez internet? Czy przeliczasz każdy krok? Czy przeliczasz i wyliczasz każdą kromeczkę albo nawet okruszek chleba, który jesz przy okazji swojego śniadanka? Czy wyliczasz każdy, że tak powiem, fus w twoim kubeczku kawy? Otóż nie. To nie jest tak, że na przykład czegoś nie powiedziałem, bo po prostu. No, sorry, przepraszam, ja nie jestem wszystkowidzem, tylko jestem jasnowidzem. To jest różnica. Widzę, wyczuwam, dzielę się tym, co wyczuwam, a bywają sytuacje, przy których po prostu, no najzwyczajniej nie pomyślę nawet o jakimś kraju, bo to też jest taki proces, że trzeba najpierw się nad czymś skupić, żeby ewentualnie uzyskać wizję dotyczącą tego tematu. Są wizje również samoistne, które się gdzieś tam pojawiają, po prostu przychodzą, bo cię walnie coś znienacka, ale ja uważam, że one też są wynikiem po prostu jakiegoś impulsu wewnętrznego. Chwili, no nie wiem, na przykład pomyślisz o kimś znajomym z Ameryki, bum, nagle pojawia się wizja na temat Ameryki, nie? Czyli zawsze jest ten proces skierowania po prostu energii w jakimś kierunku, wtedy dopiero pojawiają się wizje czy coś. Więc jeśli ja o Nowym Jorku nawet nie myślałem przez jakiś dłuższy czas, no tak naprawdę nie myślałem o Nowym Jorku w ogóle przez dłuższy czas. No to trudno, żebym tam akurat zauważył trzęsienie ziemi, a samoistnie to nie przyszło. Natomiast przyszły inne wizje. To nie ma tak z jasnowidzeniem, że jasnowidz to jest wszystkowidz i po prostu wszystko od samego początku do końca wie, bo ja myślę, że nawet Pan Bóg nie wie wszystkiego, chociaż przypisuje mu się wiedzę wszechmogącą, prawda, i tym podobne rzeczy, ale uważam, że to jest po prostu zawracanie głowy. Wiecie, że jestem raczej bardziej agnostykiem niż wierzącym, tak? Także, no nic nie było, dlatego że po prostu nie nadeszła do mnie żadna jakaś wizja. Nie koncentrowałem się nad tym tematem, w związku z tym nie było tyle w temacie. Także, o, witam wszystkich z Korei Południowej. Oż kurczę, daleko, daleko ta Korea Południowa. Ja kiedyś przejechałbym się do Korei. Powiem szczerze, nawet korci mnie, że tak się zastanawiam, jak to zrobić, żeby tam nawet do tej północnej. Tylko że przy moich poglądach to podejrzewam, że mnie nawet na granicy już od razu by odstawili, bo tam na pewno ich służby dobrze mnie przeczeszą po prostu, czym się zajmuję i czego nie lubię i kogo nie lubię i tak dalej, więc raczej małe szanse. Ale korci zobaczyć taki tam ten Turkmenistan, który jest też podobnym krajem strasznie represyjnym, czy taką Koreję Północną, nie? Zobaczyć. No także słuchaj, nie to, żebym ja się oczywiście tutaj czepiał, Gaga, wiesz, tego pytania. Jest to wartościowe pytanie, jak najbardziej. I myślę, że też dobrze, że przy okazji to pytanie powstało na samym początku. O, dziękuję serdecznie, przeżyłem wstrząs, trochę się zlękłam, pisze Ania G. No, tam to jest naprawdę rzadkość w tych okolicach, żeby tam się coś zatrzęsło.
No kurczę, widzisz, nie myślałem o Nowym Jorku. No, po prostu. Bo ostrzeg, oczywiście, że jakby coś tam przyszło, to bym ostrzeg. Dobrze, że to pytanie padło na samym początku, dlatego że. Jejku, słuchajcie, nie ma takiej możliwości, żebym poruszył temat każdego możliwego zakątka na świecie, kraju i tym podobnych rzeczy. Ja mówiłem o dziwnych trzęsieniach ziemi gdzieś tam jakiś czas temu, ale to mówiliśmy o innych okolicach. Ostatnio jakoś taka wizja nie przyszła, przyszły natomiast zupełnie inne wizje i tyle w temacie. No cóż, także podzielę się tylko jednym odczuciem. I teraz przy okazji tego pytania, teraz faktycznie naszły mnie pewne jakieś takie przeczucia, że będzie jeszcze jeden powtórny wstrząs. Niewielki, bo to chodzi o strach. I teraz odważę się powiedzieć jedną rzecz. Ja wiem, że w tym momencie niektórzy się popłukają w czoło i powiedzą, że Glant zwariował, a mi to zwisa, co sobie powiedzą. To jest to samo, co w Turcji jakiś czas temu. Mam jednak odczucie, że nie należą te wstrząsy do wstrząsów naturalnych. Odważę się powiedzieć, że jeśli chodzi o Nowy Jork, odważę się powiedzieć, że zostało coś odpalone. Jakiś rodzaj energii. Władze już różnych krajów dysponują różnymi jakimiś narzędziami, o czym doskonale wiemy. I uważam, że jest to zjawisko wywołane na swój sposób celowo. Mało mnie obchodzi, co kto sobie w tej chwili pomyśli na ten temat, bo ktoś powie, że to jest niemożliwe. Kiedyś braciom Wright też mówiono, że niemożliwe jest, żeby maszyna się unosiła w powietrzu, a potem się okazało, że wszystko jest możliwe. Takie coś jak atomy i tym podobne rzeczy to nie jest wcale wynalazek naszej cywilizacji, bo już starożytne księgi wspominają o użyciu różnego rodzaju narzędzi rażących i wszystko wskazuje na to, że dotyczyło się to raczej rodzajów broni atomowej, nie? To samo właśnie, tutaj ktoś mówi o Neapolu. Słuchajcie, ja mam wrażenie, oczywiście, dużo zjawisk tego typu jest jak najbardziej naturalnych i po prostu musi się gdzieś tam przydarzyć. Są pewne okolice, w których to występuje niezmiernie rzadko, tudzież bardzo rzadko. I są pewne okolice, w których wywołuje się po prostu, tak samo jak można już wywołać w tej chwili zmiany pogody, tak samo można wywołać i trzęsienie. I jeśli chodzi o Nowy Jork, to mam wrażenie, że to jest pewien zaczątek do wywołania paniki i strachu. Paniki i strachu. Także wcale się nie zdziwię, dziwne odczucie mam w tej chwili, że Nowy Jork nawiedzi coś podobnego lada moment jeszcze raz. Jeszcze raz. Bo może określę to brzydko. Patrzcie, dzisiaj od razu zaczęliśmy od wizji. Dobrze, dziękuję. Bardzo dobrze, że te pewne pytania padły. Widzicie, jak pomagacie? Wystarczy, że zadacie pytanie i od razu temat się zaczyna kręcić. Słuchajcie, atmosferę strachu to w Stanach Zjednoczonych czuję już od dłuższego czasu. Tam, moim zdaniem, brzydko powiem, coś walnie. Coś walnie. Na pewno będzie tam krach ekonomiczny, na pewno będzie krach. Będą napięcia i na pewno będą po prostu rozruby. Ten kraj stoi, moim zdaniem, na pograniczu następnej wóz secesyjnej wręcz. Więc będzie powtórka. Będzie powtórka historyczna. Ludzie zaczną się po prostu tam szarpać i tłuc. W szczególności, że już zbliżają się zaraz wybory znowu. No i to będzie po prostu naprawdę bardzo ciężki rok ciężkich napięć, zakłóceń, powiedziałbym, agresji, i rzucania się do gardeł. Nie odważyłbym się w tej chwili mieszkać w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek nie chcę straszyć tych, którzy tam mieszkają. Ludzie, czasami dzieją się różne dziwne rzeczy, ale po prostu damy radę, tak? Mówi się, damy radę, dacie radę. Też nie warto, nie można po prostu przejmować się każdą tam rzeczą do jakiejś skrajności. Natomiast sprawa demokracji tego państwa, sprawa wolności i tym podobne rzeczy, to już jest dawno fikcja literacka i wszystko idzie w kierunku po prostu politycznego rozpadu, rozkładu i krachu. Ja na dzisiaj przygotowałem taką wizję, którą miałem powiedzieć później, ale dobrze, zacznijmy
dla odmiany, dzisiaj wcześniej po prostu te odczucia, które mam, a potem zrobię takie ogłoszenia, które chciałem zrobić i zaproszenie, które chciałem zrobić. Słuchajcie, kilka odczuć, które mam. Nie określiłem tego jako po prostu odczucia, jako giełda w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek w Stanach Zjednoczonych jest to giełda największa. Mam odczucie, że w tym 2024 roku nastąpi jakieś bardzo poważne załamanie właśnie giełdowe z pogranicza takiego kryzysu, który dotknął nas w okolicach 2000, który to był 8 rok, prawda? Tam huknęło wtedy porządnie. Słuchajcie, ja mam cały czas wrażenie, że giełdy i tym podobne sprawy są utrzymywane gdzieś na swój sposób, na jakimś poziomie troszeczkę sztucznie podpompowywane, ożywiane, żeby całkiem po prostu no, nie sypnęło się, ale to się sypnie, bo to jest troszeczkę, wiecie co, kto może w moim wieku jest, albo najlepiej trochę starszy, to pamięta niejakiego Breżniewa, towarzysza Breżniewa. I jak tamte jego ostatnie wystąpienia pokazywali, to on był taki, wiecie, stał tak jakby gdzieś tam i machał ręką i było po prostu widać, że to jest już taka napompowana, ożywiona jakimiś sterydami kukła, martwy prawie już człowiek, którego po prostu tylko podpompowywali, tam podtrzymywali, żeby tylko pomachał, że wszystko jest w pariatkę, nie? I tak samo w tym momencie postrzegam giełdę, która moim zdaniem walnie. Po prostu walnie i to walnie porządnie. Walnie naprawdę porządnie. I nie oczekiwałbym już takiego wielkiego kryzysu, jak było to ten okres tak zwanego wielkiego kryzysu na świecie. Nie aż tak, dlatego że jednak mimo wszystko wiele krajów, pomimo że jest zależnych, na swój sposób się uniezależniało, więc to już nie będzie wyglądało tak, jak w tym okresie naprawdę tego wielkiego krachu. Ale też będzie, oczywiście, że skalą będzie tak wielkie, albo nawet większe, ale nie będzie aż tak odczuwalne przez nas. Będzie odczuwalne, ale nie aż tak. To nie będziemy, że tak powiem, chodzić po ulicach, głodować i polować na dzieci, żeby je zjeść. Także ja cię też pozdrawiam, gazda, czy jak tam tak dalej. Też cię miło pozdrawiam, całuję cię w nos. Przepraszam, taki komentarz zobaczyłem, jakiś tam, jakiegoś trola. Pozdrówmy trola, niech sobie potroluje. Dobra, słuchajcie, no po prostu. Uważam, że Stany Zjednoczone w tej chwili przede wszystkim są na drodze załamania. Tam będą się działy różne sytuacje wynikające z tego, co się w ogóle w tej chwili dzieje. Idźmy dalej. Miałem dwie wizje dotyczące, słuchajcie, wyrwania się pewnych rzeczy spod kontroli. Mówimy tutaj o tej sytuacji najbliższej. Najbliższej, czyli W na U, tak? Czyli Wołodia. Wołodia zebrał sporo wojska po to, żeby wysłać to wojsko zaraz w okolicach maja czy czerwca. Wyślę po prostu swoje wojsko w różne miejsca. I słuchajcie, Może ja nie wiem, może to jest taki rodzaj myślenia, wiecie, po prostu mi się pojawia, słuchajcie, przeleciała jedna rakieta, spadła, rozwaliła się, zabiła ludzi i nic. Przeleciała druga rakieta nad Polską i nic. Trzecia rakieta, balon, coś tam jeszcze i nic. NATO, czyli żadne państwo nie reaguje, nie zestrzelono tych rakiet, pomimo że powinny być zestrzelone czy coś i nic. Słuchajcie, Rubikon został przekroczony w momencie, kiedy zostało coś użyte tam takiego brzydkiego, zrobiło, no, że tak powiem, słup dymu na kilometr w górę, co mówiłem, przepowiadałem, że coś takiego będzie, że zostanie użyta jakaś brzydka, niekoniecznie radiacyjna broń. I co? I nic. I teraz powiem wam jedną rzecz. Jakbym mieszkał w okolicy granicy ukraińskiej, to chyba bym się spakował i uciekał przynajmniej kilkadziesiąt kilometrów dalej. To się po prostu zbliża i ja mam wrażenie jednak mimo wszystko, słuchajcie, jakiś starć na samym pograniczu. Nie powiem tutaj zapewnym, że tak powiem, jasnowidzem, celebrytom, jak to ktoś napisał,
u mnie w komentarzu, że Polska no, zostanie pozbawiona jakichś terytoriów, bo to jeszcze nie jest ten czas. Ja uważam, że oczywiście powiedziałem kiedyś swojego czasu, że w którym nastąpią lata, w których Polska przestanie istnieć. To jest po prostu dla mnie pewniak, ale to mówimy o okresie jeszcze ze dobrych 30 lat. Natomiast proces się może zaczął w ten sposób, nazwijmy to w ten sposób. Proces rozpadu, rozpadu się zaczął. Mówiłem też o tym, że jaki cel był wizyty dwóch panów od nas u pana Bidena i po prostu no, wszystko wskazuje na przygotowania. Zresztą nawet, słuchajcie, w mediach nazwali to okresem przed W, tak? I teraz wam powiem jedną rzecz. Naprawdę mam odczucie, że w okolicach czerwca nastąpi jakieś przełamanie, załamanie i bardzo niebezpieczne zbliżenie się Wołodii do naszych granic z Polski. I bardzo obawiałbym się życia przygranicznego. Nie wiem czemu, ja mam takie wrażenie, że to może nie pójdzie jednak dalej, że może jednak będzie to troszeczkę taki rodzaj podszarpywania się i straszenia się, tak jak było przed II wojną światową. Była taka sytuacja, że no tam były różnego rodzaju prowokacje przy granicach, nie? Ale mam wrażenie, że Wołodia doskonale wie, że skoro jedna rakieta, druga, trzecia, czwarta, piąta przeleciały i nic, użył broni, która jest zakazana na świecie i nic, to on doskonale wie, że on może pójść dalej. A Polska niestety, kochani, czy to się nam podoba, czy nie, może pora odłożyć troszeczkę te urojenia, że jest od morza do morza i będzie od morza do morza, bo już nigdy od morza do morza nie będzie. Nie mamy żadnego argumentu na to, żeby być od morza do morza. Nie mamy ani zaplecza w formie jakichś tam dziwnych rakiet, ani kasy, tak jak Szwajcaria po prostu. No, nawet sera nie mamy. Polska zawsze od kilkuset lat jest rodzajem stacji przejazdowej, takim pasem. Wiecie, jak był w Berlinie mur. Nie? Ten dzielący mur na pół, to pomiędzy zachodnią a wschodnią stroną był taki pas 50 tam iluś metrów. To był pas do odstrzeliwania po prostu tych, co uciekali. Tak jak uciekał, to zanim te 50 metrów przebiegł, to już kupa czasu była dla mnie snajpera po prostu, żeby strzał oddał. I Polska poniekąd jest takim buforem i tym buforem niestety pozostanie, bo nie mamy tak naprawdę żadnego zaplecza, żeby było inaczej. To dlatego dostajemy jakieś kurcze dofinansowanie i obietnice po prostu i dostarczanie tam różnych jakichś tam maszynek do tej brzydkiej zabawy. Dlatego, że Stany doskonale wiedzą i zresztą nawiasem mówiąc podział został już zrobiony, że w razie W to tak jak Mołotow tam się kiedyś umawiał z tym tam drugim panem, nie? To Ribbentrop-Mołotow tam podzielili sobie po prostu gdzie jakie wpływy i tak dalej. Także ja bym się naprawdę w tej chwili, powiedzmy, właśnie na początku czerwca, czerwiec, lipiec, powiedzmy te bardziej od maja zacznijmy, od maja, zacząłbym się obawiać, bo te kilkaset tysięcy ludzi, którzy zostali wcieleni do wojska w sposób desperacyjny, wręcz powiedziałbym, przez Wołodię, gdzie został obniżony wiek i można wziąć i starszych, i młodszych, on naprawdę, to nie jest przypadek, on ma naprawdę zamiar, słuchajcie, pójść dalej i on pójdzie dalej. I obawiam się, że zacznie się to dziać właśnie na przestrzeni maja i czerwca. I obawiam się, że naprawdę będzie się gotowało na granicy już w okolicy tego czerwca, maja, zacznie się tam gotować. Jest coś takiego dziwnego, powiem wam szczerze. Nie do końca jestem tutaj co do daty. Mój znajomy akurat, który brał udział w warsztatach jasnowidzenia u mnie razem z innymi uczestnikami, porobili tam różnego rodzaju wizje i pojawiły się nawet daty, których jak się sumowało, to faktycznie wyszło tam 6, 6 i 6, bo to chodziło chyba o 6 czerwca 2024, czyli 6, 6, 2 plus 4, 6, 6, 6, 6, tak? Miał bardzo silne przeczucie, że coś po prostu tąpnie. Ja nie będę się upierał przy dacie, zgadzam się natomiast z okresem.
Zgadzam się natomiast z okresem. U mnie daty, czy powiedzmy te cyfry, pojawiają się też w przeróżny sposób i trudno jest z cyframi tak naprawdę, przynajmniej mi, nigdy nie wiem, co one do końca oznaczają. Te trzy szóstki mogą mieć jakieś znaczenie, ale nie są to jeszcze te trzy szóstki biblijne, to może, a może, dobra, nie wchodźmy. Nie wchodźmy za głęboko w filozofię, to nie o to chodzi. Zgadzam się natomiast z okresem, że coś brzydkiego, bardzo brzydkiego zacznie się dziać. Dobrze, te dwie wizje, co wam powiedziałem, bo on tak mówi, przekracza. Słuchajcie, zostanie zestrzelony pasażerski samolot. Niby przypadkiem, przez niby zabłąkaną rakietę. To jest jedno z odczuć, które mam. Zostanie zestrzelony pasażerski samolot. Niby przypadkiem. I oczywiście Zachód nic nie zrobi. Co z tego, że będzie to rosyjska rakieta? Ale Zachód i tak nic z tym nie zrobi, bo powiedzą, że to był przypadek. To akurat. Druga sprawa. Mam też wrażenie, że zostanie zatopiony okręt. Nie wiem czemu, mam też wrażenie, że to będzie okręt pasażerski. Też. Niby przypadkiem coś się zaplącze i niby przypadkiem będą na linii. Na trasie jakiegoś czegoś latającego. Wałodia jeszcze do tego, moim zdaniem, na przestrzeni tego roku szarpnie się na jeszcze jedno państwo. Na jeszcze jedno państwo się szarpie. Także nie mam dobrych odczuć, jeśli chodzi o ten rok. Uważam, powiem wam tak, dziwne mam odczucie, że to jest, czeka nas jeszcze okres 7 dziwnie nerwowych lat, gdzie po tych 7 latach zmieni się układ geograficzny, zmieni się mapa Europy na przestrzeni tych 7 lat. Że czeka nas 7 nerwowych, niepewnych, zakłóconych lat jeszcze. To się nie skończy w tym roku, na pewno. To jest tylko preludium do czegoś większego, co będzie się pitwało. Czy będziemy potrafili z tym żyć? Owszem, będziemy potrafili. Są kraje, w których, jak ja słyszę coś takiego, że och, będzie wojna na Bliskim Wschodzie, to po prostu przepraszam was bardzo, ja nawet was proszę, nie zostawiajcie takich komentarzy, że będzie coś na Bliskim Wschodzie. Bo jak ja długo pamiętam i długo żyję, to na Bliskim Wschodzie zawsze coś się dzieje. I są pewne kraje, w których tam te tak zwane W dzieją się cały czas od lat i dziać się będą. Więc nie będę wam pierdół wciskał, że zacznie się coś na Bliskim Wschodzie, dlatego że tam cały czas się coś dzieje. Bez przerwy. Cały czas się tam coś dzieje. Więc to jest po prostu dla mnie jakiś bełkot w tym momencie. Tak, mógłbym powiedzieć, o super, jestem jasnowidzem, na Bliskim Wschodzie przewidziałem konflikt. Kurza twarz! Nie, tam to się będzie pitwać i tak dalej. Ja się odnoszę tutaj jednak mimo wszystko do czegoś mniej wydawałoby się prawdopodobnego, przynajmniej z takim, czym się wychowaliśmy, a jednak. Uważam, że dojdzie do ataków. Uważam, że dojdzie do naprawdę... Słuchajcie, krok po kroku. Wołodia pozwala sobie na coraz więcej, a Zachód coraz bardziej ma to w D. Zachód wie, że granica po prostu skończy się, będzie pas przejazdowy pod tytułem taka Polska, ewentualnie jeszcze tam Czechy i Zachód wie, że jest odgrodzony kilkusetkilometrowym pasem, tak jak było to od lat. Dlatego nie mają to w nosie. I będą niestety mieli w nosie. Także obawiam się, że w tym roku jeszcze Wołodia odważy się po prostu pójść po jeszcze jeden kraj. Czy ktoś mu tak naprawdę w tym przeszkodzi? Myślę, że nie. Co z Bałkanami? No właśnie, tam jest kilka ciekawych kąsków dla pana Wołodii, nie? Tam jest kilka ciekawych kąsków dla niego.
Jemu się marzy Związek Radziecki. Sorry, nazwijmy to po imieniu. Rosja zawsze miała urojenie. Tylko, że Rosja ma przynajmniej argumenty ku temu, a nie tak jak Polska, że ma urojenie od morza do morza, bo się raz w historii na przestrzeni tysięcy lat trafiło. Rosja niestety ma środki ku temu, żeby być od morza do morza. No. To jest na swój sposób uzasadnione. Oni mają po prostu wszystko, co potrzeba do zawładnięcia połową świata. Także słuchajcie, oczekujcie przykrych sytuacji, dziwnych sytuacji, ale też nie popadajmy w paranoję po prostu, bo prawda jest taka. Na przestrzeni, bodajże ktoś tam kiedyś wyliczył, na przestrzeni 5000 lat bez wojen było może tylko 50. Więc jak ktoś mówi, że będą wojny różnego rodzaju na świecie, to oczywiście będą, były i będą. Są po prostu częścią naszej natury ludzkiej. Więc były i będą. Natomiast ja bym się w tej chwili naprawdę zaczął obawiać bardzo naszych granic. Wiecie, tam na dole z Ukrainą. Tego bym się zaczął naprawdę obawiać. Że moim zdaniem zacznie się coś tam dziać. Oni są bardzo blisko już. Przypadkowo przeleciała już nie jedna rakietka. Nie jedna rzecz przeleciała. W tej chwili przeleci i walnie. Przeleci i walnie. No ale też będzie mowa o tym, że to jest przypadek. No bo co? Z czym pójdzie pan Andrzej D. do Putina, jak w razie czego coś walnie? No co, pójdzie w nos mu da? Pogrozi mu butem jak Chruszczow? Nie rozśmieszajmy się, po prostu nie mamy tak naprawdę żadnego zaplecza, żeby w razie czego pokonać tego niedźwiedzia. Zresztą, ja już dawno, od lat mówiłem, trzeba było, ale tutaj oczywiście pewne władze bardzo chciały tutaj się szarpać ze wschodnią stroną. Trzeba było grzecznie, dobre układy zachować. Ile razy nasze władze drażniły niedźwiedzia? Ja mówiłem, że niedźwiedź któregoś razu, na razie ma to w nosie, drażni, niedźwiedzia drażnią. W końcu się niedźwiedź odwróci, łapą machnie i przygniecie. Potem mieliśmy przez kilka lat władzę, która była po prostu podstawiona przez FSB, no kurza twarz. Że ja cały czas mówiłem i to mówiłem jasno i otwarcie, że pewnego takiego małego tam pana to uważam za agenta wpływu. No. Zresztą, może nawet nieświadomy, bo po prostu to tam inteligencji zabrakło, ale taki kurczę okręcony, że po prostu wszystko robił proradziecko. Także słuchajcie. W zeszłym roku Jurek. O, fajny komentarz, Jurku. Tu się absolutnie z tobą zgadzam, słuchaj. Ja o tym uzależnieniu od Chin zresztą też mówiłem, ja już dosyć wiele razy już się przekonywaliśmy, jak bardzo jesteśmy zależni od Chin. Paradoksalnie by zabrzmiało może w tej chwili to, co powiem, że może jedynym ratunkiem w tym momencie ewentualnie przed Wołodią byłyby Chiny. Ale na razie, no nie wiem, no dziwnie to brzmi taka myśl, takie odczucie, ale mówimy o układach sił. Ja się nie znam na układach, wiecie, na takich zabawach, że tak powiem, no, tych strategicznych. Ale tu się z tobą zgadzam. Czy jest to do końca złe? Nie wiem, nie jestem przekonany. My mamy dziwne poglądy na temat Chin. No, oczywiście wiadomo, że jest to kraj na swój sposób też represyjny. Tu by się przydało po prostu, żeby całkowicie uzależniony od Chin był właśnie Wołodia. Wtedy jak oni by kiwnęli palcem, to wszystko by się skończyło. Ale zmiana sił na pewno będzie. Jurku, tutaj się z tobą całkowicie zgadzam w 100%. Zmiana sił na pewno będzie. Ona być musi. To już moim zdaniem zostało to przesądzone. Także słuchajcie, no niestety. Chciałbym was pocieszyć, powiedzieć miłych parę rzeczy tu, ale no niestety mam wrażenie, że będzie to rok eskalacji i naprawdę bardzo ciężki rok dla nas wszystkich. I rok przełomowy, na pewno będzie to rok przełomowy.
Na pewno to będzie rok przełomowy i na pewno jest to rok, który podąża, jakby rozpoczął proces taki, który powiedziałem, że któregoś dnia na mapie Polski znowu nie będzie przez jakiś czas. To jest proces dłuższy, to już nie nastąpi z dnia na dzień, ale moim zdaniem w tym kierunku to idzie. W tym kierunku to idzie. Nie robiłbym sobie wielkiej nadziei na to, że Zachód nam tak pomoże. Nie, Zachód po prostu tak przyśle nam jakieś tam helikoptery, jakieś coś po to, żebyśmy się tłukli w razie czego z Wołodią na naszym terytorium. I obawiam się tego przełamania jakieś, nie wiem czemu, ja widzę po prostu, ale to widzę tylko w zakresie takim, powiem wam symbolicznie, jak jest granica, to ja ją widzę na zasadzie takiego, wiecie, szlabanu postawionego. I troszeczkę mi się to kojarzy, przepraszam, absurdalny obraz, ale to jest, to wizje czasami tak działają. To jest troszeczkę tak jak u Kargula i Pawlaka, tam się któryś czy Kargul czy Pawlak trochę zajechał o 5 cm po prostu pługiem i z tego cała awantura wynikła. Tu mam wrażenie, że po prostu coś takiego będzie właśnie na zasadzie, że nie będzie to takie przekroczenie, wiecie, granice, że nie wiem, wjadą, tylko tak jakby zajadą kołem. No, czy będzie to przekroczenie? Będzie to przekroczenie, owszem. Ale czy ten Zachód coś zrobi? I pierwsza rzecz. Teraz wam powiem jedną rzecz. Czy byłby to rząd PiSu, czy będzie to rząd ten, jakby przyszło co do czego, to ci panowie się zmyją w 5 minut i będziemy mieli rząd na uchodźstwie. A ci wszyscy patrioci, którzy sobie tam tatuują Polskę walczącą na majtkach, za przeproszeniem, i tak dalej, to jak przyjdzie co do czego, będą pierwszymi, którzy będą jak szczury uciekać. Polska nawet nie ma kim się bronić. Też. I prawda jest taka. Przez ostatnich 10 lat relacje zarówno z Zachodem, z Europą bardzo były szarpane. Ostatnich przecież parę lat, jak bardzo szarpany był układ z Europą, jak bardzo szkalowany był ten układ z Europą. Komu to służy? Czyli teraz co? Teraz będziemy się wielcy Europejczycy, tak? Unia i tak dalej, żeby nas w razie czego nam dechronili? Zastanówcie się, komu służyli ci przez 8 lat, panowie, od małego do chudego i tak dalej. Komu oni służyli? To zostało wypracowane. I w razie czego, słuchajcie, jak przyjdzie co do czego, to historia będzie mówić o następnym rządzie na uchodźstwie. Słuchajcie, nie mam dobrych odczuć na ten rok, nie mam, powiedzmy, uważam, że będzie to rok przełomowy, coraz bliżej Wołodia będzie, jego pozycja tam się będzie umacniać, uważam, że jednak mimo wszystko odważy się pójść na następny kraj, wchłonie po prostu ten Związek Radziecki, nowy Związek Radziecki, wchłonie następne państwo. To jest proces, który będzie trwał długo, 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 aż w końcu będziemy znowu mieli Związek Radziecki na wschodzie, będzie przynajmniej łatwiej, będzie wiadomo, bo teraz jak człowiek tak pomyśli, ja się wychowałem, wiecie, jak to się mówiło kiedyś tam, no, na wschodzie był Związek Radziecki, ale po drugiej stronie Niemcy, teraz jak się ktoś mnie zapyta, to tak, Ukrainę tam mamy, Litwę mamy, co tam mamy jeszcze, Białoruś, mamy granicę, Estonię chyba, tak, ja nawet się gubię geograficznie, z kim my graniczymy tam na wschodniej stronie. Bo ja to cały czas myślę o Związek Radziecki. I niestety, kochani, znowu do tego wróci. Moim zdaniem, no, wróci. Ktoś się pyta, jakieś katastrofy. Oprócz wojen. A po co ci jeszcze katastrofy w tej chwili? Mateusz, ja mówiłem o tym, że moim zdaniem będzie powtórka jeszcze w Nowym Jorku. Chcesz katastrofy, to ci powiedziałem, będzie katastrofa, będzie zastrzelony pasażerski samolot. I będzie oczywiście gadanie o tym, że to był przypadek, no, zabłąkany pocisk. Któryś już raz granica zostaje przekroczona, no już nasza granica została już przekroczona, kochani.
Tylko cały czas się gada o tym, że to był przypadek i nie ma żadnej reakcji. Leci sobie rakieta, zabija dwóch ludzi i co i nic. Leci druga rakieta, przelatuje przez całą Polskę i co i nic. Nawet jej nie zastrzeliwują. Samoloty tylko podrywają, piszą, że podrywają samoloty. Podrywają samoloty, bo to będzie zwiększanie, po prostu zwiększanie, zwiększanie, zwiększanie. To się w tym roku nie zakończy, to tylko eskaluje. Ale powiedzmy sobie szczerze, na coś trzeba umrzeć, nie? Więc w razie czego się nie przejmujemy, dobra? Ej, coś widzę. A przecież wyciszałem, kurczę, telefon ten. Czemu nie powiesz, że Putin będzie ciężko ranny w tym roku? Pyta Piotr. A powiem ci z jednego bardzo prostego powodu. Przytoczę tutaj komentarz Piotra, bo wartościowy. Dlaczego nie powiem, że będzie ranny? Dlatego, że Putin przecież nie istnieje. Oczywiście umownie na moim kanale mówimy Wołodia, Putin. Mówimy o tym umownie, ale ja już bardzo wielokrotnie wyrażałem swoją opinię na ten temat, że nie mamy do czynienia, z Gruppenführerem Wolfem, tak? Jeśli nie wiesz, co to jest Gruppenführer Wolf, to polecam ci odcinek Stawki większej niż życie z tym właśnie tytułem Gruppenführer Wolf. Wtedy będziesz wiedzieć, co mam na myśli. Kto będzie ranny? Wizerunek? Sobowtór? Deepfake? Obrazek? Rok 84 jeszcze bym zacytował w tym momencie. Wielki brat. Kim był wielki brat w książce Rok 84? Czy był? Czy istniał? No właśnie. Także masz moją odpowiedź. Dlaczego? Nie mówię. Bo moim zdaniem prawdziwego Putina nie ma. Tyle. Oj, pojawiły się dzisiaj trole, ale pozdrawiamy trole, bo trole te, dajcie się powysilać troszeczkę trolom, bo wiecie co, takie trole, na przykład tam jakiś Zbysiu, który tutaj jakieś komentarze pisze, bardzo wspomagają jednak mimo wszystko algorytmy, czyli każdy komentarz trola mimo wszystko powoduje to, że kanał jest bardziej widoczny, bardziej dostępny dla większej ilości widzów. Każdy komentarz trola. Dlatego witajmy trole, pozdrówmy trole, niech pracują, bo ja mówię, trole są trochę tak jak wszy, muszą się rozleść, nie? I będą się rozłazić i zarażać, trochę jak wirus. Po prostu trole są potrzebne, bo one roznoszą, trole są nosicielami wszelkich wiadomości i napędem wszelkich wiadomości i wszelkich spraw w internecie. Taka jest niestety rzeczywistość. A to może nasz troll Wel Kamil, a kogo Kamil obchodzi? Dobra, zobaczmy, czekaj sekundeczkę, ja tu ściszę mój telefon, przepraszam was bardzo, ściszę telefon, bo coś mi tu, i zapomniałem wyłączyć ciszenie, przychodzą jakieś wiadomości, mi tu tam plum, plum robią, plum, plum. Dobra, okidoki. Zobaczmy parę komentarzy. Trollom wystarczy jedno słowo w zdaniu, aby się uruchomili. No i dobrze, niech się uruchamiają. Niech się uruchamiają. Niech się uruchamiają. Niech działają. Jak wbiłem na live, było 636 osób i transmisja się zaczęła 66 minut temu. Przypadek? Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Dzisiaj już o 666 rozmawialiśmy. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy. Komentarzyki. Aha, no dobra, teraz przejdźmy do weselszej części. A mianowicie, słuchajcie, to jest na razie wstępna zapowiedź. W tym tygodniu już opublikuję bardziej konkretną wiadomość z dokładnym adresem stronki, na której będzie można więcej informacji uzyskać i tak dalej. Właśnie, fajne też pytanie, Anusia, przepraszam. Dobra, no to przejdźmy w takim razie do tego. To wiecie co, ja ogłoszenia zrobię za chwileczkę. Co do tej wyrzutni i tej awarii, wiesz co, akurat w tym przypadku powiem, że był to całkowity przypadek, podkreślający jednocześnie nieudolność
wszelkiego rodzaju sił NATO i tym podobnych sił zachodnich po prostu, które się rozleniwiły pod każdym względem. Nie wiem, akurat tutaj po prostu nie widzę, nie wyczuwam celowej jakiejś akcji. Jest to naprawdę paskudny przypadek energetyczny. Tak się po prostu stało. Takie mam odczucie, jeśli chodzi o tą sytuację akurat. Tu akurat nie szukałbym, że absolutnie. Przepraszam, natomiast teraz następna rzecz, o której ktoś powie, że się popukamy po głowie. Nie wiem, czy zauważyliście tą ciekawostkę. Od kiedy mówi się o tak zwanym pyle saharyjskim? Nie wiem, ja przeżyłem 50 lat i tak naprawdę zacząłem słyszeć dopiero kiedy? 2 lata temu chyba po raz pierwszy. Słuchajcie, to nie, może tak, nie wiem czemu ja to czuję, że to nie jest pył z Sahary. Nie czuję, żeby to było bardzo groźne, bezpośrednio. Jakby wam powiedzieć. Mam wrażenie, że to jest rodzaj jakiejś substancji, która będzie działała, ale będzie działała bardzo długoplanowo. Ma wpłynąć na nasze geny. Czyli już przeniesie się dopiero na następne gdzieś tam pokolenia, których nawet podejrzewam, no nie dożyjemy do tego czasu. Nie jestem absolutnie przekonany o tym, żeby to był pył z Sahary. Sorry, patory, ale nie. Wiem, że są teorie chemitrailsów i tym podobnych rzeczy, to nie. Tu uważam, zobaczcie, że te pyły, o tym się zaczęło dosyć mówić właśnie, kiedy zaczęła się dziwna sprawa, prawda, na Ukrainie, nie? To mniej więcej od tego czasu zaczęło się mówić również o pyle z Sahary. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że po prostu jest to rodzaj jakiś środek czegoś, który ma za zadanie działać długoplanowo, nie od razu, ale wpływać na genetyczny układ nas jako ludzi. To dopiero zacznie być odczuwalne w następnych generacjach, które się urodzą. Także jest to rodzaj jakiegoś pyłu doświadczalnego. Tutaj tu ktoś fajnie pisze, że był to doświadczenie pseudonaukowców. Nie, naukowców. Oni dobrze wiedzą, co oni robią, naprawdę. Także tutaj musiałem wyrazić swoją dziwną opinię i na pewno będzie ona kontrowersyjna i na pewno będzie niemile widziana przez niektórych. Powiedzą, że Glancu to już w ogóle oszalał. Nie jestem zwolennikiem teorii chemitrailsów, bo uważam, że jest tam bardzo dużo tematów przesadzonych. Natomiast tutaj, co do tego pyłu, mam wrażenie, że jest to coś więcej. Oj, ale się rozgadaliśmy. Dobra, koniec. Proste ogłoszenie, słuchajcie, będzie. Lada moment, dosłownie na przestrzeni najbliższych 2-3 dni, zrobię specjalnie krótkie wideo z zapowiedzią i z informacją, co, gdzie i jak. Ruszamy z następną turą warsztatów jasnowidzenia. To już tam któraś tura z kolei będzie. W tej chwili zakończyły się warsztaty drugiego stopnia, czyli takie już takie troszeczkę oczko wyżej do tych pierwszych, ale będą warsztaty pierwszego stopnia dla tych, którzy nie skorzystali na razie z poprzednich, bądź też się nie załapali. Także słuchajcie, trzymajcie rękę na pulsie. Będą to warsztaty, które mają na celu przede wszystkim, łatwo jest nazwać jasnowidzenia. To są warsztaty pracy z intuicją, pracy z podświadomością, zgody z własną podświadomością, samoakceptacji jednocześnie też. Także mają bardzo szerokie zastosowanie pozytywne, jeśli chodzi o po prostu życie. Nawet jeśli się nie zostanie jasnowidzem, to czego się nauczycie, przydaje się w życiu. Choćby po to, żeby się czuć lepiej, o wiele lepiej i szczęśliwiej. Także będzie na przestrzeni, myślę, maja, czerwca. Ja to ogłoszę w tej chwili dokładnie już w najbliższych dniach. Rozpoczną się warsztaty przed wakacjami, żeby się zaczęły przed wakacjami i skończyły przed wakacjami. Zrobimy warsztaty pierwszego stopnia dla tych, którzy chcieliby skorzystać. Przy okazji w najbliższym czasie też piekarzo pyta się, jak się zapisać na warsztaty. Słuchaj, wszystko podam w jednym konkretnym wideo już na dniach, tak?
przygotuję specjalną stronę, specjalny e-mail tam, żeby w jaki sposób, co i jak. Zrobimy po prostu pierwszą turę dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji, a przy okazji zobaczycie, bo mam dostać, czekam właśnie, na referencje takie nagrania wideo od uczestników, którzy korzystali z warsztatów i powiedzą parę słów od siebie, od serca. Także będziecie mieli, że tak powiem, opinie żywych ludzi, którzy wam coś powiedzą na ten temat, co z tego wynieśli, co im to, w czym im to pomogło i tak dalej. Także to jest pierwsza rzecz, tak? Już dosłownie za momencik. A dzisiaj, ale też zrobię osobne całkowicie wideo, żeby się nie wszystko kręciło i nie wszystko w jednym garnku. Dzisiaj mówię już otwarcie. Rozmawialiśmy, zrobiłem live'a, w którym przedstawiłem wam obrazy mające na celu przyciąganie na przykład pieniędzy, przyciąganie zdrowia i tym podobnych rzeczy. Nie chcę wam teraz mierzyć, ja wam tylko po prostu pokażę jeden. To jest mój obraz. To jest obraz tylko i wyłącznie dla mnie, tak? Nie chcę wam tutaj zawracać głowy i po prostu mówić o tym wszystkim, co powiedziałem w tym jednym konkretnym wideo. Zachęcam do was do tego, żebyście zajrzeli sobie na mój kanał i zobaczyli wideo o nazwie Obrazy energetyczne. Dzisiaj ogłaszam, że tak powiem oficjalnie, że zaczynam to robić w sposób publiczny, czyli krótko mówiąc dostępny. Już nie tylko dla swoich znajomych, ale dla każdego, kto by taki obraz energetyczny chciał. Obejrzyjcie sobie wideo pod tytułem Obrazy energetyczne. To jest przedostatnie wideo, to dopiero było zaraz dwa dni temu zrobione. Gdzieś w środę, w środku tygodnia zrobione wideo. Obejrzyjcie sobie. Zachęcam was do po prostu zapoznania się z tematem bliżej. I ogłaszam już w tej chwili, że jeśli ktoś chce taki obraz, żebym dla kogoś taki obraz zrobił, to wystarczy się ze mną skontaktować. Ja dzisiaj nie upubliczniam ceny. Powiem wam tylko tak, że dla swoich stałych widzów i tych, którzy również też korzystali u mnie z konsultacji i tak dalej, ale dla stałych widzów naprawdę zrobię. Wystarczy, że zapytacie mnie prywatnie i dam wam naprawdę, że tak powiem, dobrą cenę. Ok? Żebyście się nie przerazili, ale żeby każdy był zadowolony, bo przygotowanie takiego obrazu to jednak mimo wszystko jest 10 godzin pracy mniej więcej. Musiałem to zweryfikować, sprawdzić, przygotowując akurat przypadkowo obraz dla kogoś, więc mniej więcej 10 godzin pracy, więc dam naprawdę dobrą cenę. Naprawdę dobrą cenę. Słuchajcie, znacie mnie na tym kanale. Ja nie zdzieram, ja nie jestem pazerny. Dostaniecie dobrą cenę. Wystarczy do mnie napisać wiadomość na WhatsAppie, że chcecie taki obraz. Ale zanim to zrobicie, zapoznajcie się z tym wideo energetyczne obrazy. Ok? Ja to będę co prawda troszeczkę bardziej nagłaśniał, będę troszeczkę więcej o tym mówił, ale dzisiaj mówię oficjalnie, że z tym ruszam, bo przy ostatnim wideo to było takie troszeczkę dywagowanie. Potrzebowałem jeszcze po prostu chwileczkę na to, żeby podjąć decyzję, czy te obrazy robić, czy też pozostawić tylko i wyłącznie dla bardzo bliskich znajomych, ale nie. Przekonaliście mnie, dostałem dużo od was wiadomości, dużo osób się mnie zapytało, czy mógłbym taki obraz dla nich zrobić, więc słuchajcie, odezwijcie się prywatnie, prywatnie wam podam cenę, będzie cena też indywidualnie szyta na miarę do każdego, kto zapyta, mówię szczerze, także nie obawiajcie się, kto chce taki obraz energetyczny, dobra, przybliżę wam, przedstawię wam mój obraz. Oczywiście, tak jak powiedziałem, ja używam, przede wszystkim to są obrazy cyfrowe i będą cyfrowe, ale w takiej jakości, żebyście mogli sobie go wydrukować na wizytówkę, na koszulkę czy na cośkolwiek innego, tak? To jest mój obraz energetyczny, którego celem, intencją jest oczywiście przyciąganie do dobrobytu. W tym obrazie są ukryte pewne drobne elementy. Niektórzy z was już to zauważyli. Kolory też są zakodowane, związane z moją numerologiczną datą i tym podobne rzeczy. Także dlatego zachęcam do obejrzenia tego całego wideo Obrazy energetyczne. Tam naprawdę dużo rozmawialiśmy o tym. I słuchajcie, jeśli ktoś chce, żebym zrobił taki obraz indywidualny, to oczywiście troszeczkę czasu zajmuje, ale no też nie lata, prawda? To oczywiście zrobię taki obraz i się dogadamy. Wystarczy, że się do mnie odezwiecie. Ten obraz to jest mój.
To jest mój obraz energetyczny, który ma za zadanie przyciągać dobrobyt. To jest symbolika podświadomości, czego na przykład taki Zbigniew Paczos po prostu nie zrozumie, bo umysły płytkie, tutaj ten komentujący, umysły płytkie tego po prostu nigdy nie pojmą, drogi Zbigniewie, że podświadomość lubi symbolikę, lubi symbole. Symbole powinny być dopasowane do każdego człowieka. I obraz, nie ma, to nie są żadne czary, to jest po prostu komunikacja z własną podświadomością. Taki obraz jest komunikacją z własną podświadomością, aby wykonała pewne rzeczy tak, jak należy. Przyciąganie pieniędzy nie jest żadną magią, to jest po prostu działanie tych, to jest moje przekonanie, to jest to, co ja uważam. Nasze umysły są o wiele większe, niż nam się wydaje. Nasza logika to jest 1%, 99% to jest podświadomość. Więc kiedy dajemy silny sygnał do podświadomości, że ma coś zrobić, że ma pomóc na przykład nam przyciągnąć pieniądze, to ta podświadomość znajdzie elementy, wyczuje sytuacje, które sprzyjają temu, żeby pieniądze pojawiły się na przykład w naszym życiu. Uważam, że to nie są żadne czary, to nie jest żadna magia, temu się przypisuje, że to magia, czary, mary i tak dalej. Ja uważam, że to nie jest absolutnie magia, żadna magia. To jest naturalna po prostu cecha ludzkiego mózgu, ludzkiego umysłu, który potrafi o wiele więcej, niż się w ogóle spodziewamy. Uważam, że w ogóle my jesteśmy czymś więcej, niż myślimy. Dlatego warto takie obrazy robić. Dlatego uważam, że na przykład wszelkiego rodzaju symbole, wszelkiego rodzaju amulety i tak dalej, one naprawdę działają. Nie tyle one działają, co one działają na podświadomość, która wtedy działa. Ale do tego zachęcam was, żebyście obejrzeli sobie to wideo, obrazy energetyczne, i ja będę je nazywał energetyczne obrazy mocy. Energetyczne obrazy mocy. Tak kombinowałem nad nazwami z wami, niektórzy podpowiadali całkiem fajne nazwy. O, Eugenika, przypomnij mi, że kartę muszę ci wyciągnąć, bo ostatnim razem, Eugenika, było wsparcie od ciebie, tak? Było wsparcie od ciebie dla kanału, ale nie wyciągaliśmy kart. To było akurat podczas tego wideo, kiedy rozmawialiśmy. No i dzisiaj, no dobra, no to dzisiaj drugie wsparcie dostałem od Eugeniki. No dobrze. To będą dwie karty. Dobra. Przypomnijcie mi, żebym nie zapomniał w razie czego. Obejrzyjcie to wideo, zachęcam was, słuchajcie, otwieram, że tak powiem, drzwi i powiem tak. Kto chce, może się śmiało do mnie zgłaszać po prostu o taki obraz energetyczny, dopasowany do potrzeb, dopasowany do osoby. Numerologia się tutaj też troszeczkę będzie kłaniać, więc będzie potrzebna i data urodzenia, imię, nazwisko, tak jak zresztą przy odczytach poprzednich wcieleń. Żeby taki obraz zrobić, każdy obraz będzie oczywiście inny. To będzie obraz, który dostaniecie w takiej jakości, że będziecie mogli sobie na książce wydrukować, nawet na dużych tam w jakimś Rossmanie czy gdzieś pójść i żeby zamówić sobie duży obraz. Czyli nie na płótnie, ale w takiej formie, co będziecie mogli po prostu, no słuchajcie, w tej chwili są takie serwisy, gdzie nawet breloczek można zrobić, chyba nawet kapcie można zrobić z obrazem. Także to naprawdę nie jest żaden problem. Więc uważam, że troszeczkę malowane obrazy no nie są przeżytkiem. To jest jakby inny nurt w tym momencie. I dobrze mogą iść jeden w parze, jedno z drugim. Ale wyobraźcie sobie, no dostajecie obraz, z którym możecie zrobić po prostu wszystko, co wam się podoba. Możecie go sobie jako screen saver ustawić. Możecie sobie ustawić go po prostu jako tło, nie wiem, na przykład na ścianę wydrukować gdzieś. Także no to dobra. To słuchajcie, to zachęcam was, śmiało odzywajcie się do mnie na WhatsAppa. Informacje kontaktowe są oczywiście zawsze pod każdym nagraniem wideo, pod każdym spotkaniem wideo są informacje kontaktowe. Także jak ktoś mnie pyta, jak się do pana dodzwonić, to błagam, to zajrzyjcie, spójrzcie na Chryste. Nie róbmy sobie jaj. Dobrze, także Kinga M. Pytasz o odczucia księżnej. Powiedziałem o odczucia księżnej na ostatnim live'ie. Słuchajcie, nie chcę się też wypruć. Ale no tak, z drugiej strony też nie będę robił jak inny znany jasnowic, który jak tylko się artykuł o mnie pokaże, to on od razu wykonuje 20 albo 30 wizji po prostu prawie w ciągu tygodnia. Więc wybaczcie, ja też muszę oszczędzać swoją energię. Widocznie go nic nie kosztuje to, co robi. To już nie powiem, o którego chodzi.
Nie będę robił czegoś takiego, ale nie mam ochoty dzisiaj już na żadną wizję, bo zrobimy za chwilę przerwę. I po przerwie zrobimy co? Karty, parę kart, jak zwykle, tak? To, co miałem ważnego dzisiaj do powiedzenia, to wyrzuciłem z siebie, wywaliłem z siebie. I już, widzicie, ja zawsze wkładam ileś energii, po prostu ja potrzebuję w tej chwili też przerwy. Także zrobimy przerwę, patrzę na zegarek, jest 21.55, zrobimy 10 minut przerwy, czyli do 22.05 i będą... Ale Barbara, Grace New York, dziękuję serdecznie za wsparcie, bardzo dziękuję serdecznie za wsparcie. Słuchajcie, ja muszę wynotować w takim razie tak, kto dał wsparcie. Anna G. Eugenika. Grace New York. Dała wsparcie. Kto jeszcze? Niepotrzebnie. No nie Barba, teraz tak Barbara napisała, że została okrzanże, dlaczego pokasowała komentarze. No niepotrzebnie, ale no widocznie nie wiedziała. Odpuściliśmy dzisiaj, Barbaro, odpuściliśmy dzisiaj trollom, bo trolle są napędem, którym żywi się algorytm YouTube'a, więc zostawiliśmy, niech sobie tam po prostu, przepraszam, co pierdzą, ale no cóż, no dobra, skasowałaś, to skasowałaś, nic się wielkiego nie stało, nie róbmy z tego po prostu jakiegoś wielkiego czegoś. Eugenika, zaraz ja sprawdzam, kto jeszcze dał wsparcie, żeby nie, Sunflower jeszcze jest. Dobra, Sunflower. Też wsparcie jest i patrzę jeszcze w razie czego, czy jest jeszcze jakieś wsparcie, żeby nie przegapić przy okazji kart. Bo wiecie, że ja nie lubię przegapiać, jak ktoś daje wsparcie dla kanału, to naprawdę uważam, że taka osoba zasługuje na pierwszoliniowo na wyciąganie kart. Dobra, robimy przerwę, słuchajcie, przepraszam, spotykamy się 22.05. Przerwa, ok? Chwila przerwy, by uspokoić nerwy.
Halo, 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 słuchajcie, no, muszę się streszczać, czyli krótko mówiąc, teraz wyciągamy kartę tylko dla tych, co dali wsparcie. Ewentualnie wylosuję jeszcze może jedną osobę. A, znowu włączyłem dźwięk nie tam, gdzie trzeba. Teraz będzie mi przeszkadzał mój własny telefon, a to chodzi tylko o to, żebym miał podgląd po prostu, że działa, wiecie. Dobra, Anna G. Pierwsza wspierająca, zawsze, kurczę, ledwie włączę live'a, to Anna G. wspiera kanał. Anna G. Słuchaj, wyciągnąłem ci kartę i przygotowałem już, tylko muszę jeszcze odhaczyć. Dobra. Taka oto karta, nie wiem na ile widać, to jest dziesiątka mieczy. Słuchaj, dziesiątka mieczy ma taką specyficzną symbolikę. Z jednej strony wygląda na czarną, taką kartę ciemną, wiesz, trudną, po prostu facet leży na scenie, przybity mieczami tam i tak dalej. Ale jednocześnie jest kartą, która mówi o pewnej takiej teatralności, o wyolbrzymianiu. Słuchaj, ja ci powiem szczerze, czeka cię na swój sposób ciężki tydzień, trudny tydzień, nerwowy powiedziałbym nawet tydzień, niepokojący tydzień, ale musisz pamiętać o jednej sprawie, że te rzeczy, które się będą wydarzały, problemy, które się pojawią, mówimy to tutaj, Maka, dziękuję za wsparcie, też będzie, te problemy, które się, wiesz, mogą pojawić, będziesz je postrzegała jako o wiele większe, niż one naprawdę są. Co za tym idzie, można by było podsumować tą kartę w ten sposób. Że w tym tygodniu nie warto się przejmować, bo wszystko, czym się będziesz przejmować i stresować, i denerwować, i tak dalej, to tak naprawdę są problemy tylko i wyłącznie wyolbrzymione, niewarte uwagi, z których się po prostu szybciutko otrzepiesz. Po prostu energetycznie trudny tydzień. Trudny. Ale nie poddawaj się. Nie poddawaj się energii trudności. Nie traktuj aż tak serio każdej przeszkody, każdej trudności, nawet jak, nie wiem, spóźnisz się samochodem, z kimś się tam pokłócisz, nie wiem, szef coś tam powie niedobrego, wiesz, co, drobiazgi, to wszystko będą drobiazgi, ale ponieważ będzie ich troszeczkę, wiesz, to w tym momencie może mieć to takie wrażenie, że kurczę, za dużo tego wszystkiego i to się wydaje, wiesz, aż tak naprawdę blokujące, niedobre, a nie warte jest uwagi. To tak w skrócie tematycznym. Problemy w tym tygodniu, na które spotkasz, które napotkasz, są problemami tylko i wyłącznie w twojej, nie wiem, wyobraźni, wyolbrzymionymi, niewartymi twojego stresu. I tak dalej. I to była karta dla Anny G. I tutaj ja przepraszam, ja teraz zrobię jedną rzecz. Ach, bo ja nie zrobiłem zaznaczajki. Nie zrobiłem zaznaczajki, kurczę. Więc ja zrobię tutaj zaznaczajkę, że tak powiem, żeby Ania widziała. Aniu, teraz jak widzisz ten napis, a ciebie w razie czego, wiesz, no, będziesz oglądała później, to tym razem wyjątkowo karta dla ciebie była tuż przed tym obrazkiem, zanim ten obrazek się pojawił, bo ja się zagapiłem i ten obrazek dopiero teraz wstawiłem. Także jeszcze w razie czego, Aniu, to jest karta dla ciebie, a to, co ona oznacza, masz dosłownie 2 minutki wcześniej, jak będziesz sobie to przeglądać powtórnie. Dobra, teraz kto tam jest następny? Eugenika, Eugenika. Napiszemy. Eugenika. I już robimy zrzutkę. Już robimy zrzutkę. Eugenika. Eugenika, karta dla ciebie. Eugenika, dziwna karta. Aczkolwiek ja że prawie tak naprawdę żadnej karty w tarocie nie uważam za negatywną. Uważam, że ci, którzy widzą czarne rzeczy w tarocie, powinni się leczyć raczej. Bo jeśli już, to tarot może ostrzegać. Słuchaj, to jest karta, która mówi po prostu o zamknięciu jakiegoś etapu, otworzeniu jakiegoś, jeszcze nie otworzeniu, ale podążaniu do jakiegoś etapu. To jest po prostu przejście na drugą stronę. To jest pójście o krok dalej. To jest zostawienie czegoś za sobą, zrzucenie jakiegoś ciężaru z siebie i wyruszenie w podróż do czegoś zupełnie nowego. Ja uważam, że to jest karta, która w tym momencie, już w tym tygodniu, wprowadza cię w taki stan wchodzenia w nowy etap w życiu, który dopiero zacznie się rozwijać, dopiero zacznie się objawiać, dopiero zacznie się pokazywać, co cię czeka. Dlatego, że jak dobrze popatrzysz na tą kartę, to tutaj po prostu wypływają jakieś postacie, wypływają łódeczką, ale tak naprawdę jeszcze brzegu nie widać, czyli dokonują jakiegoś kroku po prostu w nieznane.
jest to takie rozpoczęcie właśnie nowego etapu w życiu. Nie musi to być wielka sprawa. To nie musi być wielka sprawa, to nie musi być wielki etap. To mówimy czasami o zrezygnowaniu z jakiejś znajomości na rzecz po prostu, nie wiadomo, może nadchodzącej nowej znajomości. Jest w tej karcie pewna niewiadoma, ale taka pozytywna, bo słuchaj, to co jest nieznane, tego nie należy się bać. To jest troszeczkę karta Kolumba, który wyruszył, słuchaj, i odkrył Amerykę, tak? Nie wiedział tak naprawdę dokładnie, tylko tam chciał coś odkryć, on tam miał jakiś pomysł, coś mu tam tego, ale nie do końca się zgadzało. To jest karta właśnie, która mówi, że czasem trzeba w nieznane wyruszyć, żeby uzyskać coś lepszego. Po prostu. Eugenika, także dziękuję Ci za wsparcie, już w sumie podwójne z tego, co wiem, ale nie ma sensu w tym momencie wyciągać karty chyba. Dobra, okej. Słuchaj, dobrze, okej, Eugeniko, ponieważ były dwa wsparcia, więc tutaj dodatkowe wsparcie, które może być sugestią właśnie, co czeka. Słuchaj, ten nowy etap może być w tym momencie związany ze szczęściem rodzinnym. Nowy etap może być związany ze szczęściem rodzinnym. Dla szczęścia, dla dobra rodziny potrzebne jest wyruszenie w nieznane. Potrzebne jest właśnie ten rozpoczęcie tego nowego etapu. Dobra. Jedźmy dalej, Eugenika. Teraz Grace wpiszemy. Grace New York. Tak mi łatwiej powiedzieć. Piszemy tak. Grace N. O, masz, to mi się caps lock włączył. Grace N. Ciekawa karta dla Ciebie, Grace N.E. Słuchaj, to jest, no, dziesiątka buław. Kupa roboty, może powiedzmy sobie w ten sposób. To jest karta, która przynosi kupę roboty. Wręcz powiedziałbym na pograniczu przeciążenia, na pograniczu zmęczenia, niewidzenia po prostu końca, bo dosłownie ten człowiek niesie te buławy i wręcz nie widzi po prostu świata przed sobą. Ale on te buławy niesie, bo buduje swój dom. Tam jest cel schowany gdzieś tam poza tą kartą. Więc słuchaj, powiem Ci tak, w tym tygodniu moim zdaniem czeka Cię dużo roboty energetycznej. Dużo roboty energetycznej. Fizycznej też, ale przede wszystkim energetycznej, zaangażowania energetycznego. Możesz się czuć bardzo zmęczona. Możesz się czuć wykończona wręcz. Możesz się czuć zaorana. Ale pamiętaj, że to jest tylko chwila. Dlatego, że w końcu te buławy ten koleś musi tam odłożyć gdzieś, nie? Gdzieś je zanieść, położyć i pójść po następne. Więc ta chwila oddechu przyjdzie, ale ten tydzień będzie dla Ciebie, no, na pograniczu pracoholizmu, na pograniczu, no, naprawdę tak, nawet za dużo powiedziałbym. Marcin F., będzie karta dla Ciebie. Sekundeczkę, już zapisuję. Także Grace, przygotuj się na dużo wysiłku intelektualnego, energetycznego w tym tygodniu. Dobra? Ale pozytywnie należy myśleć, bo to jest mimo wszystko energia dobrze zainwestowana. Okej, kto tam jeszcze był? Sunflower. O, macie. Coś kliknąłem. Dobra, sekundeczkę, teraz Sunflower. Karciocha dla Sunflower. Przepraszam, że robię to tak w dziwny sposób pisząc, ale to mi jakoś łatwiej. Sunflower. Karta dla Ciebie. Mam Ci powiedzieć jednym słowem, bez gadania za dużo. Ta karta mówi jedną rzecz. Potrzebujesz tygodnia spokoju. Potrzebujesz ciszy, wyciszenia, zbierania energii. Koniec. Tu nie ma nic więcej do powiedzenia. To jest karta, która mówi o wyciszeniu. O konieczności wyciszenia. Ona sugeruje wręcz, powiedzmy, zamknięcie się, wyizolowanie się, wyłączenie telewizora, telefonów i tym podobne rzeczy. I potrzebujesz, bardzo potrzebujesz wyciszenia. Ok? Jedziemy dalej. Maka. Przepraszam, Sunflower, że tak króciutko, ale nie czuję, żeby tutaj było sens mówić po prostu coś więcej. Ta karta Ci mówi, Holender je. Potrzebujesz tego wyciszenia i to jak cholera. Ok? Dobra, maka. Maka, maka. Dobra. Słuchaj, nie wiem czemu.
Ale ta karta mówi o zbieraniu się do walki, wiesz? Zbieraniu się energetycznym do walki. Też poprzez wyciszenie, pora na to, żeby się wyciszyć, żeby zebrać energię po to, żeby dobrze przywalić. Ta postać, jakby wiesz, jakbyś jak popatrzysz na tą kartę, zobacz. Ta postać siedzi w takiej pozycji, że jak za chwilę mucha przyleci, to miecz ruszy, piu, utnie muszę skrzydła. Ok? I ta karta mówi właśnie o tym takim skupieniu przed uderzeniem. Potrzebujesz zebrać energię, żeby rozprawić się z czymś takim intelektualnym bardziej, ale potrzebna ci jest strategia, potrzebny ci jest właśnie ten moment wyciszenia, przygotowania się, nasłuchiwania, po prostu wzięcia oddechu i bycia gotowym do tego, żeby przywalić. Dobra? Następna karta. Marcin F. I słuchajcie, kochani, wybaczcie, ale chyba znowu przegięłem ze zużyciem energii dzisiaj. Marcin F. Marcin. I bardzo cię pozdrawiam, Marcinie. Dawno, dawno cię nie widziałem, że tak powiem, na naszym kanale. Marcin F. Dobra. Wiesz co? Rozmawialiśmy. Więc tu mi nie za bardzo to pasuje do ciebie ta karta, powiem ci szczerze. To jest karta pięciu kielichów. Może ona jest ostrzeżeniem. Słuchaj, nie należysz do osób, które, wiesz, rozpatrzają nad rozlanym mlekiem, a to jest karta, która troszeczkę o czymś takim mówi. Ja bym potraktował ją jako ostrzeżenie, żeby na pewne porażki, na pewne rzeczy, które stanęły w miejscu i nie wyszły, żeby się tym za bardzo nie przejmować, dlatego że są jeszcze pozostałe możliwości, które są w zakresie, powiedzmy, twojego widzenia, ale możesz to dopiero dostrzec, kiedy zignorujesz najpierw te rozlane mleko. Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć, bo to, wiesz, najczęściej się odnosi do kogoś, mówi, wiesz, ta karta w tym momencie mówi, no, skupiasz się nad czymś, co jest niepotrzebne, co już minęło, co przeszło, a czekają na ciebie inne możliwości, ale ty nie należysz do takich osób. Ty masz zupełnie inną energię. I wiesz co? Ja ci powiem jedną rzecz. To jest tylko ostrzeżenie, żeby przy drobnych jakichś tam trudnościach i przeszkodach nie zwracać na nie uwagi, po prostu olać, bo i skupić się na tym, co jeszcze jest możliwe, a co być może nie do końca zostało wzięte pod uwagę. Bo najpierw trzeba puścić, wiesz, odpuścić jedno, żeby móc spojrzeć w drugą stronę, tak? Czyli, że nie możesz patrzeć tylko na jedno, wiesz, na rozlane mleko, żeby zobaczyć, że z tyłu się tam na grillu coś piecze. Musisz się odwrócić. Czyli zapomnieć na moment o mleku, żeby się odwrócić do grilla. Słuchaj, to może być karta, która sugeruje tylko i wyłącznie ostrzeżenie, żebyś nie popadł przypadkiem w rozważanie, że coś było błędem, coś było porażką, coś było przeszkodą i nie tracił na to energii. Nie trać energii na pierdoły, które po prostu w tym momencie gdzieś stanęły w miejscu. Zwróć uwagę na rzeczy, które są czekają w zanadrzu, a które być może nie były brane pod uwagę. Dobrze, kochani. Przepraszam was bardzo, ale jeszcze jedną kartę wylosuję komuś, kto nie wsparł kanału, a wspierać można oczywiście, słuchajcie, na różne sposoby, pamiętajcie, ok? Można wspierać przede wszystkim udostępniając, można wspierać ten kanał komentując. Widzicie, zaczynam się powoli zawieszać, przepraszam was bardzo. Także jeszcze jedną kartę wylosuję. Elżbieta Górska, dobra. Elżbiecie Górskiej wylosuję, padło. Będzie karta dla ciebie. To jest też ta pogoda, słuchajcie, jest taka burzowa pogoda, ja przy burzy jestem, jak to się mówi, to jest takie określenie, meteopata. Jak jest burza, to tak się, wiecie, tak wszystko gdzieś tam wyłącza, zawiesza, bo to jest oddziaływanie jednak mimo wszystko elektryczne. Dobra, dla ciebie karta wyglądająca na czarną, ale wcale nie czarną. Wiesz co, jakby można było tą kartę podsumować jednym słowem, to jednym zdaniem, przepraszam. To jest wychodzenie z opresji, to jest budzenie się z koszmaru, to jest moment przebudzenia, moment zdania sobie sprawy, że trudności były tylko i wyłącznie rodzajem pewnego brzydkiego snu, który już minął.
To jest karta, kiedy wychodzimy z trudnej sytuacji, wiesz, albo jak, pomyśl, jak się budzisz z koszmaru, otwierasz oczy i masz ten moment. Nie wiesz, czy to jest jeszcze ten koszmar trwa, czy już się obudziłaś. Wiesz, to tak troszeczkę jakby na dwie strony, ale już powoli wchodzisz w ten świadomy stan i zdajesz sobie sprawę, że to, co przed chwileczką się przeżyło, było tylko i wyłącznie jakimś niedobrym snem. I ta energia przynosi przebudzenie takie energetyczne, kiedy za dużo rzeczy nas przygniotło i pojawia się ta karta, to nagle zaczynamy sobie zdawać sprawę, że to już mamy za sobą i niepotrzebnie się martwiliśmy aż tyle. To tylko było i wyłącznie po prostu złym doświadczeniem, ale trudno i ono już stało się przeszłością. Także rodzaj przebudzenia energetycznego, wchodzenia, rozumiesz, w taki bardziej pozytywny etap, to jest ten tydzień, to właśnie będzie takie odświeżenie dla ciebie. Odświeżenie i zdanie sobie sprawy, że pewne rzeczy to po prostu były tylko i wyłącznie przejściowe, niewarte uwagi, niewarte stresowania się, niewarte przejmowania się. Dobra, kochani, no i miało być... Jaka jest najgorsza z kart? Słuchaj, nie mogę ci powiedzieć. Ciekawe pytanie zadałeś tutaj, Paweł Borowski. Jaka jest najgorsza z kart? Nie ma czegoś takiego jak najgorsza karta. Karty są zawsze relatywne. To znaczy ich znaczenie, ich energia jest relatywna. W zależności od sytuacji, w zależności od człowieka, w zależności od pytania. Jedna karta może być lepsza, gorsza. Nie ma czegoś takiego jak jednoznacznie zła karta, jednoznacznie dobra karta. Każda karta ma jakąś energię, ale słuchaj, jak to mówią, dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Czyli co? Czy to znaczy w takim razie, że dobre chęci są złe? Nie, dobre chęci nie są złe, tylko akurat są też relatywne. Tak? Dobre chęci są też relatywne i mogą w jednych warunkach być wspaniałą rzeczą, a w jednych warunkach mogą być przekleństwem. Nie ma czegoś takiego jak zła, najgorsza z kart. Nie ma. Nie ma. Każda karta dopasowuje się w tym momencie do człowieka, do energii, do sytuacji, do tygodnia, do czasu, do pogody, do wszystkiego naraz. Karta jednego dnia, karta, którą będziemy widzieli i po prostu poczujemy, że w tym momencie jest to raczej niedobry przekaz dla nas, następnego dnia może być sygnałem czegoś super z tego, wiesz? Ciekawe pytanie, bardzo ciekawe pytanie. Dlatego uchowaj Boże od tych wróżbitów, którzy wróżą pamięciowo, pamiętając znaczenia z książki. Wojtek, wyłącz mi proszę moderowanie, bo nie wytrzymam tego, pisze Barbara. Barbara, nie moderuj. Dzisiaj ja ci wyciągnę, dobra, ja ci Barbara jeszcze wyciągnę kartę, słuchaj, bo coś czuję, że ty potrzebujesz tego. Ej, no nie, no tobie fajna karta mi tutaj, mnie to wyskoczyła dla ciebie, Barbara. Sekundkę, ja tylko Barbara zrobię obrazek, żebyś to wiedziała, że to karta dla ciebie, okej? Okay? Słuchaj. Karta głupca. Karta głupca to jest wyluzowanie, słuchaj. To jest wyluzowanie, to jest wiesz, odświeżenie, to jest wyruszenie w nową drogę, to jest radocha, to jest zabawa, to jest przyjemność. Także, słuchaj, takie rzeczy cię czekają. A tutaj się moderowaniem nie przejmuj. Olej, przepraszam, brzydko mówiąc, olej to, wiesz, olewając, nie przejmuj się zupełnie, nie zwracaj na to uwagi. Dzisiaj pozwoliliśmy trollom, niech piszą, niech się produkują, pomagają w tym momencie kanałowi. Każdy troll jest również na wagę złota. To trzeba sobie niestety zdać z tego sprawę. Także dzisiaj, wiesz, pamiętaj, masz kartę głupca przed sobą. Karta głupca jest zawsze odświeżająca, jest zawsze wprowadzająca na nową drogę, dająca nowe możliwości, nową energię, przypływ, zastrzyk energii, taki na, wiesz, więcej radości. Także ty się absolutnie nie przejmuj żadnym moderowaniem. Nieważne, czy chciałeś blokować, czy odblokować, zostaw to dzisiaj. Weź sobie urlop. Dzisiaj masz, wiesz, ciesz się z karty, która ci wyszła. I w ogóle jest bardzo miło, że zaglądasz i że tutaj napisałeś. Absolutnie się niczym nie przejmuj, bo nie ma po co. Głupiec za chwilę ci radochę przyniesie, więc naprawdę nie ma co się stresować tutaj. Nie mów, że będziesz miała ciężki tydzień, bo właśnie słuchaj, nie planuj w ten sposób, bo piszesz, że będziesz miała ciężki tydzień. Nie. Karta głupca właśnie przyniesie ci luz. Właśnie ci przyniesie dużo radości. I na tym się warto skupić. Oczywiście, pewne rzeczy będą się wydawały trudne i tym podobne rzeczy.
To jest jak najbardziej tak, jak najbardziej oczywiście. Ale karta głupca daje ci przede wszystkim rozpoczęcie czegoś nowego i ona zawsze w sobie niesie element radości. Element radości, rozpoczęcia czegoś nowego, fascynacji, słuchaj, po prostu i takiego, wiesz, o kurczę, a dzisiaj idę na spacer. Także naprawdę, ja rozumiem, że wiesz, pewne rzeczy cię mogą przygnębiać, po prostu mogą cię przyciskać i tym podobne rzeczy, ale zaufaj tej karcie. Zobaczysz, że ona ci też radość przyniesie i na tej radości warto się skupić pomimo pewnych trudności. Słuchaj, zresztą wiesz, wiele rzeczy, rzeczywistość jest, że nie zrozumie źle, rzeczywistość jest taka. Problem jest każdy dla nas w naszym postrzeganiu największy na świecie, dlatego że go mamy w głowie, dlatego że o nim myślimy. A jeśli o nim myślimy, to on staje się jeszcze większy. To jest po prostu taka nasza natura, tak zostaliśmy stworzeni. Dlatego warto się skoncentrować i zwracać uwagę na rzeczy miłe i wesołe, bo jeśli zobaczysz miłe i wesołe rzeczy, to one również staną się większe. Jak to było to powiedzenie angielskie? When energy goes... Ach, zapomniałem. Generalnie założenie, bo właśnie nie mogę sobie przypomnieć teraz takiego zdania, które używałem przez całe życie. Jeśli coś, czemu dajesz energię, jeśli zwracasz uwagę na rzeczy dobre, to będzie ich coraz więcej, bo temu dajesz energię. Także zaufaj tej karcie tego głupca. Będzie dobrze. Zobaczysz. No dobrze. Dobra, kochani, zaczynam się zawieszać, a to już jest sygnał, że należy kończyć. Bo już jak mi myśli odpływają, ja już jestem gdzieś tam, wiecie, w pięknych krajach, to znaczy, że where focus goes, energy goes. Coś takiego. Coś takiego. Energy flows. Czyli to, na czym się skupiamy, tam płynie energia, tak? Czyli to, o czym myślimy, tam płynie energia. Dobre zdanie, dzięki Maka. To niedokładnie te słowa były, ale dokładnie to znaczenie, co tutaj jest napisane. Where focus goes, energy flows, ja to nawet zacytuję. Dokładnie, czyli to, na czym się skupimy albo zwrócimy uwagę, tam płynie nasza energia. Dlatego warto zwracać uwagę na dobre rzeczy, dlatego wtedy dajemy dobrą rzeczom energię, one stają się coraz bardziej dobre dla nas po prostu, bo je coraz bardziej widzimy. Okej. Okay. Ziemia płaska, Earth is flat. Nikt tu nie jest chamski, a zasady powinny być napisane przez rozpoczęciem czatowania. No wiesz co, powiem ci jedną rzecz. To jest trochę śmieszny komentarz. Ja go pozwolę sobie zacytować na sam koniec. Słuchaj, nie chce mi się tam już zaglądać po prostu, skąd wynika coś takiego. Że tutaj zostało to ocenione jako chamstwo. Sprawa jest oczywista. Po co pisać, że chamstwo jest niedozwolone? To jest oczywiste. A? Jedyne chamstwo, które może to być, na to jedyne chamstwo pozwalam sobie ja i moi ewentualnie moderatorzy. Jak będziemy chcieli być chamscy, to będziemy. Żadne inne chamstwo przepuszczone na tym kanale nie będzie. I jest to sprawa po prostu oczywista. To jest kulturowa, nawet powiedziałbym, sprawa, że kulturkę należy zachować. No, jakąś. Więc po co pisać? Jeśli ktoś nie rozumie czegoś takiego z założenia, to pisanie już też nic nie pomoże. To znaczy, że jest grubo za późno. Dobra, kończymy. Podsyłam wam dobre energie i trzymajta się, słuchajta Barry White'a. No i obejrzyjcie to wideo, o którym mówiłem, o energetycznych obrazach. Otwieram drzwi. Dobra. Zostawiam wam troszeczkę na pogaduchy włączony czat. Poczatujcie sobie. Pamiętajcie o zostawieniu komentarzy pod spodem, pod wideo, jak się transmisja skończy.
No i aha, i ostatnia łapka. Kto mi doniesie, ile jest łapek? Kto mi doniesie, ile jest łapek, tak na koniec? Powinienem do Naisa przód zapytać. 517. Nie wiem, ile widzów tam jest. 1517, czy co? Nie wiem, okulary muszę sobie kupić lepsze. I to tylko tyle łapek tam. Tak mało. Chytry takie nie dają tych łapków. No kurczę, jakby to ich tam coś kosztowało. Nie? Dobra, żartujemy. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam was, pa, pa. Nie, zostawiam wam to, pogadajcie sobie, zostawiam wam jeszcze chwileczkę tutaj tego live'ika, żebyście tam sobie mogli poklikać, poczatować, ale pamiętajcie proszę, komentarze zostawcie potem ten. Ach, jeden komentarz mnie teraz zabił, przepraszam, zabił. Nie, nie mogę, nie mogę, ja już, pa, pa, pa.